Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Iwona Piwek, Head of YouTube Sales na region centralnej Europy. Rozmawiamy o znaczeniu reklamy wideo, o tym, w jaki sposób startupy mogą wykorzystać reklamę wideo do tego, żeby rosnąć szybciej, dotrzeć przed nowych klientów, jak bardzo dostępna zrobiła się ta forma reklamy. Fantastyczna rozmowa, zapraszam. Cześć Iwona, dzięki, że znalazłaś chwilę, aby porozmawiać. Dzisiaj nietypowy temat, a może typowy, bo będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób startupy mogą wykorzystać reklamy wideo na YouTubie i nie tylko, aby po prostu rozwijać się, aby pozyskiwać nowych klientów. To jest taka forma reklamy, której moja firma osobiście zawdzięcza bardzo dużo historycznie, więc pomyślałem, że fajnie byłoby się spotkać i pogadać o tym, w jaki sposób można to wykorzystać, w jaki sposób te młode firmy mogą to wykorzystać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Super to było. Polecam się. Jakby w ogóle jest taki, mam wrażenie, przesąd wśród startupów, że kampanie wideo to są kampanie dla dużych marek. Zazwyczaj reklamy, które oglądamy na YouTubie, to są reklamy jakichś dużych korporacji, wielkich marek tego świata, Coca-Coli i tak dalej. A jednak coraz chyba więcej i coraz częściej jest to również kanał dla małych lub średnich przedsiębiorstw. No ja bym bardzo chciała, żeby tak było, bo jestem wielką fanką tego, żeby właśnie małe firmy testowały formę wideo. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wideo jest najbardziej perswazyjną formą reklamy i w ogóle taką formą komunikacji, ja jestem kupiony, którą do tej pory wynaleźliśmy. No może za chwilę będzie już trochę inaczej przy tych wszystkich możliwościach AI-owych, ale na razie tak jest, więc to jest na pewno dużo bardziej przemawiające do potencjalnego odbiorcy niż, z całym szacunkiem dla mojej firmy, link tekstowy. Tak, na pochybel tym. A nawet wiesz, i rozmawialiśmy o tym, przygotowując się do tej rozmowy, nawet strona docelowa i strona samej firmy czasami jest mniej przekonująca niż forma wideo. Tak. Więc to jest najbardziej efektywny sposób, w jaki można dotrzeć. Jest jeszcze bardziej efektywna forma, czyli word of mouth, nie? Ale ona ma to do siebie, że jest nieskalowalna. Jest trudna do skalowania. Tak. Więc to jest taki trochę pośredni, takiego bezpośredniego kontaktu. Ale ja bym chciała uporządkować kilka rzeczy, bo faktycznie jest tak, że myślimy, jeżeli myślimy o reklamach na YouTubie, to musimy o tych wielkich markach. Natomiast jeżeli myślimy o jakichś mniejszych markach, które zbudowały swoją obecność na YouTube, to od razu nam przychodzi do głowy właśnie Million Dollar Shave Club, o którym też rozmawialiśmy. Tak jest, legendarna reklama. Tak, małą marką i tak dalej. A tego jest znacznie, znacznie więcej. Czyli po pierwsze, marka może budować content organiczny. Marka, firma może budować content organiczny, tak? I on może zasadzać się na różnych strategiach. Ten content może być bardzo przydatny. Mamy takie lejki w strategii obecności na YouTubie, które nazywamy Hero Hub Hygiene, czy Help. Nie? Czyli zaczynając od tego najniższego poziomu lejka, Help, czyli wszystko to, co jest związane z tłumaczeniem moim potencjalnym konsumentom mojego produktu, czy mojej usługi, tak? I sam wiesz najlepiej, pewnie ze swojej firmy, że im bardziej skomplikowany ten produkt i usługa, tym więcej tego kontentu należałoby zrobić. Ale to nam też bardzo zaoszczędza ten czas, który musimy spędzić na call center, odpisując na maile i tak dalej. I to jest jakby ten jeden element. Ale on jest najczęściej też skierowany do osób, które już kupiły mój produkt, tak? Albo już są tak mocno wdrożone, potrzebują jakichś szczegółów i tak dalej, że go szukają, tak? Później mamy taki mid funnel, jakbyśmy to powiedzieli w reklamie, czyli wszystko to, co jest związane z poszukiwaniem moich potencjalnych odbiorców. Tutaj znowu możemy mieć content organiczny, ale też możemy mieć już w tym mid funnelu taką już prostą i bardzo skuteczną reklamę, ale o tym pewnie powiemy sobie za chwilę, ale ten content też chciałam uporządkować, nie? I oczywiście zdarzają się też takie firmy mniejsze bądź większe, które mają to hero, tak? Czyli mają
tego tak zwanego virala, bo mają świetny pomysł, coś im się udało nagrać i na tej podstawie zbudowali naprawdę potężną jakby odnogę swojego biznesu. Problem polega tylko na tym w dzisiejszym świecie, że no nie wiem, czy zauważyłeś, ale virali już nie ma. No rzeczywiście, przynajmniej wśród reklam zdarza się to rzadziej. Bardzo, ludzie się rzadko. Trochę przyzwyczaili do tych reklam, które są zaskakujące, gdzie gość siedzi na koniu tyłem, gdzie no tak jak ten Dollar Shave Club kroczy przez swoje magazyny i jakby no, zawsze jest to takie przełamywanie tej odporności na banery, tego banner blindness, które w zasadzie w każdym segmencie branży reklamowej pojawia się i pewnie w przypadku reklamy wideo również. Wiesz co, to jest też chyba związane z tym, że nasze oglądanie, w ogóle nasz sposób konsumowania mediów cyfrowych jest teraz strasznie indywidualny. Taki bardzo, wiesz, dopasowany do naszych potrzeb, bo kiedyś jeszcze, za tych czasów One Dollar Shave Clubowych YouTube'a, tego kontentu było dużo, ale nie aż tak dużo, nie? Mhm. I on był jednak skumulowany w dość specyficznych kategoriach, nie? W gamingu, w muzyce i dopiero vlogerzy zaczynali się pojawiać, a teraz masz wideo praktycznie na każdy temat, który jesteś sobie w stanie wyobrazić. I myślę, że to jest jakby ogromna zmiana. I w sumie tak naprawdę ja jako konsument, jako odbiorca reklam bardzo się cieszę, bo to oznacza, mam nadzieję, że reklamy są też dużo bardziej targetowalne, że tego waste'u takiego typowego reklamowego jest dużo, dużo mniej. I no, wiesz, bardzo chętnie jako konsument nie oglądam reklam produktów, które mnie kompletnie nie dotyczą. Tak. I w przypadku wideo oczywiście nie było to takie oczywiste, bo my też taką formę reklamy wideo kojarzymy z telewizji głównie, tak, gdzie tego targetowania w ogóle nie ma. Nie ma takiej możliwości. Więc wszyscy oglądali wszystko. I te pierwsze lata YouTube'a były dość podobne. A teraz myślę, że to się po prostu tak skumulowało i skupiło na konkretnych społecznościach, na konkretnych niszach tematycznych i tak dalej, że po prostu pewnie nie wychodzi poza tą niszę. Czy to jest dobrze, czy to nie jest, to jest źle? Różnie. I oczywiście znowu reklama pewnie pozwala nam na rozszerzenie i wyjście spoza tej naszej niszy, bańki tematycznej czy konsumenckiej, ale znowu nie przesadzając w tą drugą stronę i nie uderzając kompletnie do wszystkich. Więc to jest taka, to są te trzy strategie, które startupy mogą sobie jakoś zaadoptować dla siebie. I wiesz, no znowu, kiedyś bariera wejścia pewnie do wideo była dużo, dużo wyższa, nie? Ze względu na sprzęt, technologię i tak dalej. Teraz tej bariery praktycznie nie ma. No właśnie. Nawet to... naszym telefonem niektórzy dość duzi vlogerzy nagrywają i świetnie to wygląda i brzmi, więc... Właśnie mam wrażenie, że bariera wejścia opadła nie tylko ze względu na to, że sprzęt, taki powiedzmy profesjonalny sprzęt jest znacznie bardziej dostępny niż kiedykolwiek w naszej historii, ale też jakby to, czego oczekują konsumenci, istotnie się zmieniło i coraz częściej reklamy dużych, znanych marek są robione przy użyciu środków, które są amatorskie lub przynajmniej próbują imitować amatorskie, czyli absolutnie. Filmik prezesa nagrany z ręki. Jakby pamiętam, że bardzo mocno tego typu formę wykorzystywał taki powiedzmy trochę szemrany typ Tai Lopez, który na YouTubie miał taką legendarną reklamę, gdzie przechadzał się po swoim garażu, pokazywał Lamborghini i tam zachęcał do promocji swojego kursu, ale on jakby bardzo sprytnie zauważył, że ludzie potrzebują autentyczności bardziej niż wielkiego produkcyjnego blichtru, który sprawia, że ta reklama po prostu wygląda jak kolejna reklama z telewizji. Ludzie na YouTubie oczekują reklam, które może bardziej przypominają
rekomendacje, właśnie te word of mouth, czy takie peer recommendations, które ja coraz częściej zauważam reklamy, które przypominają do złudzenia wideo recenzje na vlogu albo takie, powiedzmy, video reviews, gdzie jest po prostu vloger czy jest youtuber, który opowiada o wybranym produkcie i jest to nie... Jakby nie mówię o materiale sponsorowanym, o odcinku sponsorowanym, tylko mówię o wybitnie reklamie, która normalnie nie jest opublikowana na kanale, czy jest jako niedostępna, a tutaj lata na platformie reklamowej z dużym sukcesem, więc to jest ciekawe, że ta bariera nie tylko opada z perspektywy technologicznej, ale właśnie z tego, czego oczekują sami konsumenci. No to jest absolutnie prawda. My robiliśmy kiedyś taki eksperyment właśnie z reklamą, kiedy jedną puszczaliśmy w wersji takiej naprawdę HD. Była dokładnie ta sama historia, to samo wideo, tak? Tylko jedno było takie super profesjonalne, a drugie było lekko stwikowane, żeby wyglądało na takie trochę bardziej amatorskie. I oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie wskaźniki zaangażowania konsumenta w markę, one były dużo, dużo lepsze i pamiętam, że jak pokazywałam to Gonciarzowi, to on się bardzo zdziwił, bo wtedy wszyscy YouTuberzy, bo to było już parę lat temu, i wszyscy YouTuberzy starzy byli na etapie właśnie takiego usprzętowania się, takiego na maksa usprzętawiania się, co oczywiście jest fajne i dobre, bo to wiesz, no jeżeli robisz odcinek i serię z Islandii, no to oczywiście fajnie jest mieć dobry sprzęt, żeby pokazać tą zieleń i to wszystko. Natomiast jeżeli siedzisz w swoim mieszkaniu w Japonii i gadasz do swoich ludzi na tle swojej ściany w mieszkaniu, to nie jest oczywiście aż takie potrzebne. I dlatego ten trend jest też super pomocny właśnie mniejszym markom, bo mało tego, wydaje mi się, że on jest dużo łatwiejszy dla małych marek niż dla dużych marek, bo dla dużych marek przejście z takiego setupu, wiesz, mamy 20 ludzi na planie i jedziemy do RPA, bo tam jest najlepsze światło, żeby sfilmować reklamę mleka, no to jest bardzo ciężkie do przejścia mentalnego. Tak. No i finansowego dla większości finansowo startupów. Finansowo to też na nich lepiej, ale wiesz, no to jest po prostu cały układ jakby zależności i tego, jak do tej pory działaliśmy i jakieś takie też pojęcie tego, że nasz brand jest jakościowy, więc my też musimy jakościowo to pokazywać. A my wiesz, też co roku przeprowadzamy taką ankietę wśród naszych użytkowników, i bardzo często ich pytamy, ona się nazywa Why Video, przeprowadzamy ją w wielu, wielu miejscach na świecie z Ipsosem i bardzo często pytamy naszych użytkowników właśnie o to postrzeganie jakości kontentu i czy zależy ci na tym, żeby kontent był od jakiegoś właśnie dużego producenta, dużej firmy z wielką produkcją. Oczywiście, że ich to kompletnie nie obchodzi, jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, co mówimy w tym wideo, jaką wartość wnosimy, a nie do końca tego, jak to wygląda w obrazku. Parę lat temu. Super, to jest świetne. Super. Parę lat temu pamiętam taką kampanię chyba ISK w Polsce, gdzie była to seria filmików pokazywanych w remarketingu, zdaje się, ludziom, którzy odwiedzili stronę ISK-u. Potem emitowała się im reklama na YouTubie, w której dyrektor generalny ISK pokazywał trochę sklep właśnie chodząc z kamerą, kręcąc z ręki trochę, powiedzmy, kulisy tego, jak pracuje ISK Polska, opowiadając jakieś takie ciekawostki, typu jak wymawia się dokładnie nazwę tej firmy, skąd ta firma pochodzi, ile ma lat, tego typu rzeczy. I to jakby, to był moim zdaniem fenomenalny ruch, gdzie jakby tę markę przestawałem kojarzyć jako kolejną tam jakąś skandynawską markę w Polsce, a zaczynałem kojarzyć z perspektywy tego pana dyrektora, który bardzo fajnie o tej firmie opowiadał, i ludzi, którzy tworzą tę markę. I jakby wydaje mi się, że to jest taki motyw, ta ludzka twarz w tych filmikach jest takim motywem, który
potrafi przenieść relacje między konsumentem a marką na zupełnie inny poziom i jakby naprawdę zbudować dużo mocniejszą relację z konsumentem. No oczywiście, twoja firma jest chyba tego też najlepszym przykładem. Tylko my to robimy na małą skalę, a to jest jakby, ale może też właśnie dlatego możemy być ciekawym przykładem dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo my nie wydajemy na to setki tysięcy złotych, nie wydajemy nawet pewnie dziesiątek tysięcy złotych na produkcję tych klipów, tylko często tam budżet to jest paczka chipsów i dwa browary i jakoś udaje się zbudować jakby wartościową relację z konsumentami właśnie za pośrednictwem tego kanału, pokazując to, jak wyglądają kulisy firmy. Też mamy w remarketingu taką kampanię, gdzie jak ktoś wejdzie na stronę, ale się nie zarejestruje, to potem widzi gdzieś tam moje wideo, gdzie ja dziękuję za odwiedziny. Tak, dziękuję za odwiedziny i jakby mówię tylko, że jakby czegoś potrzebowali, to jesteśmy tutaj, żeby pomóc. Podobnie są wideo z podziękowaniem za zakup i tak dalej, więc jakby ogólnie uważam, że w budowaniu relacji z konsumentami ludzka twarz jest jednym z kluczowych aspektów w dzisiejszych czasach. I nie ma lepszej formy reklamy niż reklama wideo, żeby tę ludzką twarz moim zdaniem pokazać. No nie ma, tym bardziej, że wiesz, w czasach, kiedy jest tyle firm, mniejszych i większych, w których możesz kupić za pośrednictwem internetu i globalnie możesz kupić, nie? Bo to już przestała być konkurencja lokalna, to budowanie też takiej przewagi konkurencyjnej na wyróżnianiu się jest na pewno bardzo ważne. I znowu wrócę do tych nieszczęsnych linków w wynikach wyszukiwania. Tam to jest strasznie trudne. I można tylko ewentualnie wyrażniać się walcząc o pozycję w rankingu. Tak, format jest bardzo ograniczony ilością znaków. Tak, i format jest ograniczony ilością znaków i wszystko jest zunifikowane. Więc jakby przeniesienie tego też do wideo jest, myślę, coraz częściej stosowaną strategią, do której ja bardzo, bardzo zachęcam. Bo teraz przejdźmy może do kasy, wiesz, bo myślę, że to też kwestia... Chętnie. Z jednej strony kosztów produkcji, które zawsze trochę odstrasza, ale tak jak już tutaj powiedzieliśmy, one wcale już w tej chwili nie muszą być takie duże. A z drugiej strony też koszty samych kampanii, nie? I tutaj też zawsze myślimy, że my nie mamy pieniędzy na to, żeby się reklamować, albo nie lubimy się reklamować, bo to jest taka strata i tak dalej, i tak dalej. Tak, na pewno dziesiątki tysięcy złotych to kosztuje, nie? I znowu tutaj wracam do takich podstaw, nie? Że bariera wejścia w ogóle w reklamę w internecie jest dużo niższa niż w reklamie w mediach masowych, tak? Tu w zasadzie nie ma minimalnych. No tak, a poza tym wiadomo jest to, że telewizja jest medium, które dociera do w jednej emisji do bardzo, bardzo wielu ludzi i ona za to odpowiednio też czarżuje. U nas emisja jest 1:1, no 1:2, 1:3, w zależności od, jeżeli oglądasz na telewizorze, ale tak jest. By the book, powiedzmy, jest to 1:1, nie? Więc może po prostu, jeżeli stać cię na 10 emisji, zrób te 10 emisji. Możesz je, no możliwości targetowania są w tej chwili, mam wrażenie, kompletnie, prawie że nieograniczone, bo tak jak mówiłeś o remarketingu, czyli możesz stosować swoje własne dane, możesz na budowie swoich własnych danych rozszerzyć swoje grupy docelowe o podobnych ludzi, możesz korzystać z danych googlowych w tym niższym etapie lejka, czyli na przykład, no nie wiem, jesteś sklepem z obuwiem sportowym, to szukasz ludzi, którzy są w tej chwili w pozycji do szukania i na etapie szukania butów sportowych, a my to wiemy z wyszukiwarki, nie? Jasne. Znowu najlepsze źródło sygnału do zakupu. Albo możesz targetować tylko i wyłącznie po danych geograficznych i tylko i wyłącznie w swojej dzielnicy. I wiesz, jak to się o tym mówi, to sobie, jak sobie o tym myślę kiedyś, a parę lat temu pracowałam w telewizji, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że można mieć reklamę wideo,
nawet super fajną i nie wiem, 60-sekundowy spot, a nawet i 5-minutowy spot, jeżeli masz na niego pomysł i targetować go tylko i wyłącznie ze swoich sąsiadów na przykład, nie? No to jest coś, co kiedyś nie wchodziło w grę. I mało tego jeszcze, jak to w Google bywa, możesz się rozliczyć za efekt, tak? Nie rozliczasz się za puste wyświetlenie, które nie jest, nie wiem, jest niewidoczne, nie jest słyszalne i tak dalej, i tak dalej. Możesz rozliczyć się na bazie rojowych wskaźników, w zależności od tego, co będzie dla ciebie tutaj ważne. Śledzić te ścieżki konwersji. Oczywiście dla małych firm może to być trochę skomplikowane. Measurement jest skomplikowany. Ale z drugiej strony w Analyticsie widać, że jak ktoś to widział i ktoś kupił, to widać. Więc to jest tak. Jedyna rzecz, o której bym tylko powiedziała, co na pewno się różni, jeżeli chodzi o YouTube'a versus takie bardziej inne performance'owe działania, to, żeby troszeczkę właśnie szerzej patrzeć nie tylko na sam zakup, ale też na wpływ na zakup. Bo bardzo często wideo jest taką elementem ścieżki, chociaż już w tej chwili wydaje mi się, że w ogóle rzadko kiedy jakiekolwiek jedno medium drive'uje bezpośrednią sprzedaż, tylko ta ścieżka jest coraz bardziej skomplikowana. Wielokanałowa. My to nazywamy messy middle, bo bardzo trudno jest to wszystko w tej chwili wyśledzić i tak do końca przypisać atrybucje do każdego kanału, więc zachęcałabym do tego też, żeby śledzić, to też jest oczywiście możliwe w naszych narzędziach analitycznych, do tej ścieżki, nie tylko jakby do samego finalnego zakupu, albo do tej ścieżki, bo ktoś może usłyszeć o naszym produkcie na YouTubie, a później no, wejść na przykład właśnie do searcha, żeby znaleźć tą konkretną stronę, bo akurat w tym momencie nie był w stanie kliknąć na reklamę i nie był akurat w momencie do tego, żeby robić zakup, więc mógł przejść gdzieś indziej i przyjść do nas z innej ścieżki, więc do tego bym zachęcała i to wymaga małej zmiany mindsetu, ale na pewno jest to też z korzyścią do budowania swojego biznesu i marki long term, bo to na pewno też jest coś, w czym wideo jest świetne, bo takie bezpośrednio performance'owe działania są super short term, a wideo, a już też szczególnie właśnie strategia contentowa, jak mamy kanał, jak mamy te strategie Hero Hub, Hygiene, to one będą się utrzymywać przez lata. Przez lata ludzie będą tam trafiali i to będzie sobie żyło przez długi, długi czas. Potwierdzam z własnych doświadczeń. Czyli jakbyśmy mieli to spiąć w taką rekomendację dla twórców startupów, którzy właśnie tego słuchają, czy niekoniecznie startupów, bo nie każda firma poczuwa się startupem, ale przedsiębiorców różnego typu, ludzi z segmentu marketingu, czy nawet PR-u, jakbyśmy mieli im poradzić, to wydaje się, że nawet w małej firmie, jeśli masz mały sklep internetowy, narzędzie online, sprzedajesz jakiekolwiek, wziąć telefon, nagrać telefonem krótkie wideo, w którym nawet dziękujesz za odwiedziny strony albo pokazujesz kulisy twojego biura, albo nawet jeśli nie ma biura, to kulisy tego, że tu z garażu wysyłasz paczki w swoim sklepie, wrzucić to w formie reklamy wideo na YouTube'a, wydać testowo nawet kilkaset złotych, żeby zobaczyć sobie, jak to działa i poczuć tego efekt. I jakby ta forma jest bardzo dostępna, no trudno sobie wyobrazić bardziej dostępną formę reklamy niż coś takiego. No zdecydowanie i wiesz, myślę, że też w dzisiejszych czasach, kiedy oglądamy tak wiele różnych treści, są takie momenty, w których dowiadujemy się o rzeczach, może tak małe firmy mogą wzbudzać w nas pewne potrzeby, o których się do tej pory na przykład nie wiedzieli i które nigdy też znowu w takim masowym przekazie się nie znajdą. Ja już parę razy przytaczałam ten przykład, ale on mnie fascynuje. Jest w Polsce taki kanał Lubuskie Centrum Czystości i chłopak tam pokazuje, jak pierze dywany.
i ma prawie 800 tysięcy subskrybentów na tym kanale, a niektóre jego filmy osiągają milionowe zasięgi. I oczywiście jest to taki oczywiście też skrajny przykład, ale on też pokazuje, jak fajnie jest. No właśnie, to po prostu zwykły gość, który w kaloszach czyści dywany. Na tym filmie nawet nie pokazuje swojej twarzy, bo się nie mieści w kadrze. Najczęściej się mieszczą w kadrze jego buty. Jestem o tym przekonana. Nie mam na to twardych danych, z którymi mogę się z wami podzielić. Jestem o tym przekonana, że zdecydowanie więcej ludzi pomyślał o tym, żeby uprać swój dywan. To nie trzeba do tego analityki. Jak one mogą być brudne i pewnie przynajmniej z okręgu lubuskiego myślę, że bardzo dużo ludzi pomyślało o skorzystaniu. Tak, ja mam podobny przykład z zagranicy, gdzie gość ma w Amsterdamie nietypową działalność, bo wyławia różne rzeczy z fosy, tudzież z rzek, które tam są. Ma taki gigantyczny magnes na sznurku czy na linie i zanurza go i ma to jako taką pokazuje, co tam. Usługę, ale też hobby. I pokazuje, co wyłowił. I te filmiki też mają tam miliony grube odsłon i jest to taki rodzaj, no trochę jak te dywany, taki dający dziwną, niepokojącą wręcz satysfakcję. Kiedy ktoś wyciąga jakąś XVII-wieczną szpadę z fosy, prawda? Albo jakiś super, super starodawny rower. Jak tak o tym myślimy, jak tak o tym rozmawiamy, to miałam taką refleksję, że Boże, jacy my jesteśmy dziwni, w sensie jako ludzie. Nie ma w tym nic złego, dobrze być dziwnym. Nas zainteresować, tylko wcześniej o tym nikt nie wiedział. Teraz okazuje się, że faktycznie wideo z jeżdżącymi pociągami, tudzież jeżdżące windy, tudzież właśnie pranie dywanów może przyciągać wiele ludzi. Tak jest. A to, co jest też fajne i myślę, że też to, czego twoja firma doświadcza, to jest to, że one mogą być międzynarodowe. Mhm. Bo znowu ta bariera wejścia jest dużo, dużo niższa. Oczywiście główną barierą jest język w tej sytuacji, no ale jeżeli przestawimy się na angielski, no to znowu już mamy. A co myślisz o takiej barierze? Jakby jak rozwiązać trochę problem tego, że ludzie są niechętni do tego, żeby stanąć za kamerą albo wziąć telefon i nagrać filmik, bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największa bariera, bo jakby widzimy, kasa nie jest barierą, sprzęt definitywnie nie jest barierą. Pomysł pewnie też nie, chciałem chwilę jeszcze potem pogadać o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na proces kreowania reklam, ale często z firmami, z którymi się spotykam, oni mówią, no dobra, ale u nas nie ma kto stanąć za tą kamerą i nie wiem, prezes jest totalnie niefilmowalny, nie lubi takich rzeczy, nie chce. Jakby ja wtedy przekonuję, że jakby warto poszukać w organizacji takiej firmy. Zazwyczaj w firmach, które mają więcej niż kilka osób, można znaleźć kogoś, kto będzie się z tym czuł komfortowo i będzie się do tego też nadawał po prostu. Nie wiem, jakie są to twoje doświadczenia. Wydaje mi się, że ja absolutnie bym się z tobą zgodziła, że zawsze w firmie znajdzie się ktoś, być może nawet już ktoś, kto ma takie doświadczenie, bo dzisiaj jest bardzo trudno znaleźć w jakimś większym gronie ludzi kogoś, kto nie ma TikToka albo właśnie nie ma YouTube'a, nie robi shortsu. Ma troszkę ekshibicjonizmu w sobie. To jest fakt, więc na początku powiedziałabym, że absolutnie, jeżeli prezes nie czuje się komfortowo, to no w ogóle nawet nie powinien stawać przed tą kamerą. Są czasami takie reklamy, nie? Że widać, że prezesa nad butem dowciśnięto, żeby wystąpił i to tak jakby generuje dyskomfort. No rzadko wszystkich. Kiedy masz takiego charyzmatycznego prezesa, jak nie pamiętasz, stare reklamy Blendtecku, gdzie prezes blendował nowe iPhony. O kurde, no to już jest. Rzadko kiedy się ma takiego prezesa, ale to nawet nie musi być prezes, nie? Oczywiście. To wiesz, co widać na ekranie? Pasję widać na ekranie, nie? Więc jeżeli ktoś tę pasję potrafi przekazać, to czy to jest prezes, czy to jest pan z biura obsługi klienta, to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Wiesz, ostatnio jakoś tak parę razy rozmawiałam z liniami lotniczymi,
I bardzo dużo z nich taką strategię stosuje, że pokazują swoich pracowników właśnie w czasie pracy, w czasie lotu, przygotowań i tak dalej. No i po prostu dają stewardesom, dają pilotom komórki i proszą ich, żeby nagrywali tak, jakby nagrywali dla swojego własnego kanału. Oczywiście wymaga to trochę odwagi, no ale z drugiej strony nikt im nie każe tego od razu wrzucać, więc można tam jakieś swoje brand safety zapewnić, ale zdecydowanie bardziej to autentycznie wygląda, więc nawet jeżeli takie duże firmy mogą zrobić, to nie. Ale powiem ci jeszcze taką ciekawostkę, że na przykład w jednej z takich dużych firm, o których też właśnie byśmy nie pomyśleli, osobą, która na przykład robi różne ciekawe rzeczy w wideo, jest syn prezesa. Mhm. Który kuma całą tą i zna firmę i zna jej wartości, produkty i tak dalej i zna te rzeczy. Z drugiej strony jako młoda osoba dla niego są oczywiste i łatwe. Mhm. Oczywiście na koniec również jest tak, że nie trzeba koniecznie pokazywać swojej twarzy, aczkolwiek ja nie jestem fanką. Nie jestem fanką dlatego, że na YouTubie to, co działa, to jest osobowość. Nie? No, trudno jest pokazać osobowość bez twarzy. Ale się da, oczywiście. Natomiast jak przyjdzie AI, tak na maksa, no to będzie grubo. AI to nam to dramatycznie zmieni. Tak w ogóle pomyślałem sobie w tej chwili, kto byłby najlepszym benchmarkiem polskim takiego ekspozycji i promocji marki przez wideo. I wydaje mi się, że Szymon z Hejterów, czyli Szymon Szcześniak, chyba ciężko wskazać osobę, która jakby potrafiłaby lepiej łączyć prowadzenie dużego biznesu, bo to jest naprawdę ogromna, ogromna polska firma, to nie jest jakiś tam powiedzmy malutki startup i przy okazji mieć zacięcie, myślę, godne naprawdę topowych komików czy stand-uperów, to już jest... Rzadko jest tyle talentów w jednej osobie, a tutaj się udaje, ale Michał, pewnie warto mówić, że to... Michał Sadowski też jest dobrym przykładem. No, może troszkę, ale no na pewno na mniejszą skalę niż Szymon. Ale jakby warto podkreślać, że to nie tylko chodzi o takie super talenciory, że nawet ludzie, którzy może nie mają do tego smykałki, w sensie jakby ja jako konsument naprawdę mega bym przyjął klip wideo z właściciela sklepu internetowego, z którego dopiero co kupiłem lub rozważałem zakup, zobaczyć reklamę, w której szef tego sklepu, nawet jeśli nie ma jakiejś super mega charyzmy, nie jest super wygadanym prezenterem godnym w hotelu Paradise, to jest w stanie gdzieś tam nawet w spokojny sposób pokazać kulisy firmy i zbudować tę relację dużo lepiej niż czasami tacy rasowi prezenterzy. Jakby wolałbym oglądać nudnego, może w pewnym sensie prezesa, niż jakiegoś, wiesz, charyzmatycznego prezentera, którego wynajęli tylko i wyłącznie do reklamy. No wiem, ale wiesz, mówimy teraz tutaj o tej strategii takiej up-funnelowej, tej już takiej awarenessowej, wysoko w lejku, nie? Mhm. Ale jak pomyślę sobie o takich też kampaniach, które, i to już mówię o takich kampaniach płatnych, nie o budowaniu jakby strategii kontentowej kanału, to jeżeli mówimy o tych kampaniach, które są naprawdę jakby na dole tego lejku, naprawdę domykają zakup i są tak blisko bardzo naszej grupy docelowej i promują konkretny produkt, nie są jakby elementem budowania wizerunku naszej marki, to wiesz, że my mamy przykłady nawet dużych firm, które korzystają ze stoków wideo, które teraz są fantastyczne. Tak. Dobrze to złożyć, dograć lektora, którego w tej chwili też się robi w 50 językach zdalnie, po prostu bez żadnego kłopotu, a nawet można skorzystać z Google'owego AI-a i to też całkiem nieźle brzmi i sobie to przetłumaczyć i nagrać z głosu już sztucznego, to się świetnie sprawdza i to domyka zakup i czasami naszym klientom nie potrzeba dużo, dużo więcej. No, wrócę do tego przykładu z butami do biegania. No, jeżeli
czegoś szukałam, niczego nie kupiłam do tej pory i ktoś mi powie, słuchaj, mamy świetną promocję, zobacz, tutaj New Balance są za 50% ceny, to jest dobry wszystko, przykład. Czego ja potrzebuję. Dobry przykład. No. No tak, widzę, że okres Promek wjechał. No, back to office i dobiegania zaczęty. No ale to wiesz, to jest po prostu i naprawdę duże firmy też z tego korzystają, bo to są zupełnie różne strategie zamykania sprzedaży i konkretnego produktu, takiego, który mają wszyscy dookoła, a budowanie jakby takiej dłuższej właśnie relacji i tak dalej, więc tutaj nawet już ta bariera pod tytułem nie mam ochoty stanąć przed kamerą, nie ma kto tego zrobić, też nam znika, więc super. W tej chwili nie jest to problem. Pewnie wiele z osób, które tego słucha, szuka różnego typu benchmarków i przykładów. Wspominaliśmy o Dollar Shave Club, czyli biznesie, który w zasadzie zaczynał jako biedny startup, a po kilku latach sprzedał się za $1 miliard do Unilevera i w zasadzie zbudował swoją popularność w dominującym stopniu w oparciu o reklamę wideo, żeby nie powiedzieć tylko w oparciu o reklamę wideo, ale tych benchmarków jest więcej. Z tego co wiem, to organizujecie taki konkurs YouTube Works, który zbiera po prostu najfajniejsze przykłady różnych kampanii i są tam kategorie kampanii, gdzie są pewnie duże firmy, ale są też kategorie, które mają na celu jakby eksponowanie i pokazywanie najfajniejszych przykładów dla biznesów, które może są nieco mniejsze. Jest kategoria underdog i tam jest pewnie masa bardzo fajnych przykładów firm, które może z trochę mniejszymi budżetami, ale nadal potrafiły wykorzystać te reklamy w bardzo fajny sposób. No to powiem, jeżeli przywołałeś już tutaj Worksa, to powiem sekundę coś o konkursie. Faktycznie, bo to jest taki projekt, z którego jestem strasznie dumna. Jak Works jest konkursem organizowanym w wielu krajach na świecie, natomiast, może nie aż tak wielu, ale takich większych, na większych rynkach YouTube'owych na pewno. I jak my trochę żeśmy się wstrzymywali z przedstawieniem tego na polskim rynku, dlatego że mieliśmy takie poczucie, kolejny konkurs. Nie? I tak nie do końca wiedzieliśmy i mieliśmy takie przekonanie, że temu rynkowi potrzebny jest kolejny konkurs. Natomiast w momencie, kiedy, a na szczęście mamy dowolność też w doborze kategorii. I tu właśnie zaczyna się cała zabawa. Bo po pierwsze, faktycznie Works jest takim konkursem, tak jak YouTube, który ma dużo mniejszą barierę wejścia niż te wszystkie duże branżowe konkursy, bo jest bezpłatny, bo formularz to nie jest ta książeczka do wypełnienia łącznie z, wiesz, z KRS-em i tym innymi rzeczami. Pozdrawiamy EFI i konkursy. Nomen omen na EFI w tym roku. Jestem przewodniczącą grupy Branded Content. Jestem ciekawa bardzo. Nie ma tu konfliktu interesów jakiegoś? Jakie? No wiesz co, ponieważ Branded Content my nie uczestniczymy jakby w pomocy w budowaniu strategii contentowych. My jednak mimo wszystko zajmujemy się głównie reklamą. To akurat wydaje się, że nie, ale oczywiście w konflikt interesów, jeżeli jest, to się wtedy nie bierze w tym działu, w tym konkretnym zgłoszeniu. Ale wracając. No i właśnie pomyśleliśmy sobie, że Works może być też takim strasznie fajnym miejscem do tego, żeby wybiły się te mniejsze firmy, które mają fajne pomysły, które je realizują na co dzień i które nie mają szansy na to, żeby pokazać się szerszej publiczności nigdzie indziej, szczególnie w tak hermetycznej branży, jaką jest branża reklamowa. I faktycznie mamy w tym roku 5 kategorii. Mamy Unskippable Creative. Przepraszam, że to wszystko jest po angielsku, ale naprawdę niektóre rzeczy nie da się przetłumaczyć na polski. Myślę, że publika czuje się komfortowo z angielskim. Jak ten underdog. No daj spokój. No ja nie znam takiego dobrego. Pod pies.
takiego słowa. I tu też jest jakby, tu nie ma żadnej bariery pod tytułem budżet, który wykorzystaliśmy na to. No można mieć świetny pomysł i faktycznie mieć reklamę, którą wszyscy, znaczy te osoby, które są w grupie docelowej, będą chciały obejrzeć. I tu myślę, że i jakaś wielka firma może w tym uczestniczyć i zupełnie mała. Mam kategorię pod tytułem insight, czyli jakby budowanie swojej komunikacji na bazie jakiejś potrzeby, którą widzimy w naszych konsumentach. Mam action driver, czyli taką kampanię zbudowaną stricte pod performance. Tutaj też może uczestniczyć jakaś mniejsza firma, bo znowu nie liczy się liczba absolutna, tylko no relatywny po prostu wynik. Mamy kategorię dla Force for Good, czyli taką CSR-owo-społeczną, gdzie z zasady pewnie mamy mniejsze firmy. Mamy tego underdoga, o którym powiedziałeś, który dla nas jest kategorią, która jest jedyna, jest ograniczona właśnie do wielkości firmy, ponieważ chcieliśmy uniknąć tutaj takiej sytuacji, że duża firma z jakimś małym budżetem albo z jakąś marką, która nie jest liderem rynku, nagle się nam tutaj wciśnie. Jaki jest limit? 100 pracowników. Okej, okay. No to jeszcze my się łapiemy. Naprawdę? A no tak, widzisz. A no tak. To przemyśl. Zgłosiłbym się, ale tu wiesz, potem jeśli byśmy się gdzieś załapali, gdzieś coś może wygrali, to będą głosy, że tutaj po wywiadzie Iwona Michałkowi załatwiła poznajomości. No, słuchajcie, to jest, mamy taką zasadę, że nikt z Google nie bierze udziału w obradach jury. One są zupełnie poza nami, a odpowiada za nie prawnie i jakby regulaminowo Kantar. Więc Iwona nie może nic załatwić. Iwona nawet zgłoszeń nie widzi. Ja widzę już później tylko tych, którzy wygrali. No i mało tego, ja się bardzo często nie zgadzam. Może nie bardzo często, ale zdarzały się takie sytuacje, że no nie do końca jakby utożsamiałam się z tym, co jury powiedział, ale wiesz, to jest na koniec tak, że strasznie dużo zależy od samego zgłoszenia. Ja mam ocenę kampanii jako konsument, jako osoba pracująca w YouTubie, która coś tam wie na temat tych kampanii, ale ja nie widzę zgłoszenia, ja nie widzę tych finalnych wyników. A to tak naprawdę w konkursie nie ocenia się kampanii, ocenia się zgłoszenie. No, to prawda, to w wielu konkursach. Więc, tak jest. Więc tutaj chciałabym cię uspokoić, że jeżeli miałbyś takie ambicje i ochotę, to zapraszamy. No i faktycznie jest ostatnia kategoria, wracając do Worksa, jako full funnel, czyli jakby budowanie takiej pełnej komunikacji. Tu pewnie takim mniejszym firmom mogłoby być trochę trudniej, bo to już jest kategoria, która w jakiś sposób niestety implikuje pewnie większy budżet, chociaż może niekoniecznie, może by się ktoś znalazł, kto i zbudował świadomość swojego biznesu i domknął sprzedaż na YouTube, nie wydając na to jakichś ogromnych pieniędzy. No i z tej kategorii wyłaniamy Grand Prix. I na przykład w zeszłym roku, wracając do małych firm, mieliśmy bardzo ciekawe dwa zgłoszenia w tej kategorii underdogowej na przykład, czyli jeden z biznesów, który zachęcał ludzi do tego, żeby rozwijać swoje pasje i warsztat, przez dwa wy, która zachęcała ludzi do tego, żeby uczyli się śpiewać. Wow. Super, super ciekawe. Ale też mieliśmy na przykład zgłoszenie w sumie tak naprawdę od kanału na YouTubie Podróże Busem przez Świat, który też ma poboczny biznes pod tytułem kurs fotografii i taką całą społeczność. I kurs projekt fotografia również był zgłoszony. To są w ogóle super ciekawe historie, że też youtuberzy zgłaszają swoje biznesy do tego, żeby pokazywać się w konkursie, bo to też jakby jest ciekawy punkt działalności. Także z całego serca, jeżeli ktokolwiek, już ruszyliśmy ze zgłoszeniami w tym roku do Worksa, więc jeżeli oglądają nas jakieś mniejsze firmy, te do 100, oczywiście nie będziemy tam zaglądać w papiery, no ale wiecie, tak pira z oko, tych 100 pracowników, jeżeli macie ochotę się zgłosić, wydaliście jakieś
mniejsze lub większe pieniądze na kampanię, to przyjdźcie do nas, bo tej reprezentacji tych małych, średnich przedsiębiorstw nam zawsze brakuje, bo nam jest trudniej po prostu do tych firm dotrzeć, więc... Ja też polecam. Ja też polecam, bo tego typu konkursy potrafią w pewnym sensie urzeczywistnić biznesy w oczach konsumentów. Wygrana, czy nawet wyróżnienie w takim konkursie, to może być duży społeczny dowód słuszności, który potem firmy, te małe firmy mogą ogrywać w zdobywaniu kolejnych klientów, więc warto, szczególnie w przypadku darmowych konkursów, warto się zgłaszać. No i też pewnie jakby ekspozycja, jaką daje obecność na stronach YouTube'a, Google'a jest godna. I co roku staramy się, żeby ci, którzy wygrali poprzedni rok, wystąpili w reklamie Worksa na następny rok. Właśnie finalizujemy tegoroczny spot, więc to jest kolejna ciekawa przygoda również, myślę. Taki dodatkowy bonus, który powoduje, że jeszcze jakby też zacieśniamy te relacje biznesowe, no bo to też wiadomo jest poniekąd ważne. Super. No o gali już nie wspomnę, bo gala jest super. Gale są zawsze pro. Staramy się, żeby to była gala, na której się nie ziewa. No wyobrażam sobie, że na YouTube'owskiej gali będzie efektownie. Chciałem na koniec jeszcze jeden temat poruszyć. Wspominaliśmy o tej sztucznej inteligencji. Taki, myślę, smakowity temat, którego nie sposób nie poruszyć w kontekście tego, co się dzieje przy treściach wideo. Wydaje się, że ta sztuczna inteligencja sprawi, że ta reklama wideo będzie jeszcze bardziej dostępna niż kiedykolwiek, bo zarówno od fazy pomysłu, poprzez fazę copywritingu, scenariusza reklamy mogą wspierać takie platformy jak ChatGPT czy Jasper, AI, czy w zasadzie tych platform powstaje co chwilę coraz więcej, ale też ostatnio bawię się, zresztą nagrywam w tej chwili równolegle do naszych rozmów i podcastu, nagrywam materiał o tym na swojego YouTube'a, o tym, jak generować wideo w oparciu o te nowe narzędzia AI-owe, jak z pojedynczego zdjęcia przy pomocy na przykład Runway aplikacji można stworzyć kilkusekundowe klipy, no i efekty tego są po prostu opada szczęka. Wczoraj zresztą wypuścili nowy update, dzięki któremu można generować już nie 4, tylko chyba 16-sekundowe klipy wideo na podstawie zdjęcia i to jest abstrakcja. Jak na to spoglądasz, czy wydaje się, że wpłynie to na jeszcze większą dostępność reklam wideo? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wydaje nam się, że to wpłynie dramatycznie na YouTube'a. W sensie pozytywnie, ale bardzo. I zaczynając w ogóle też od samych treści, od produkcji treści. Już w Azji od 2 czy 3 lat, ponieważ już YouTube też co roku przy okazji Cannes wypuszcza coś takiego jak Trend Report. I Kevin Aloka, czyli nasz trend officer, zawsze co roku mówi o tym, co my obserwujemy jako główne trendy na YouTubie. I od 2 lat pojawia się w Trend Report hasło pod tytułem VTuber, wirtualny YouTuber, nie? Czyli osoba, która, znaczy osoba, vloger, który nie jest osobą, tak, i który jest jakoś tam generowany przez sztuczną inteligencję. Wcześniej to były po prostu takie awatary jakby przetwarzane, czyli nagrywana osoba, która została przetworzona do jakiejś rysunkowej, bardziej sztucznej wersji. No ale tak jak mówisz, z całym Midjourney i tak dalej wchodzącym jakby bardzo szeroko już w tej chwili do produkcji, to już będą absolutnie też twory zupełnie wirtualne. I jakby niezwiązane z osobą jakby fizyczną. I wyobraź sobie, że takie twory będą miały
swoich subskrybentów, widownie, będą budowali wokół siebie swoją społeczność, ale na przykład taki YouTuber będzie mógł zostać sprzedany w jakiejś innej firmie, innemu YouTuberowi, który będzie chciał kontynuować, kiedy na przykład stary nie będzie chciał kontynuować. Coś niesamowitego, czego byś w życiu, o tym w życiu byś w tej chwili nie pomyślał, nie? Więc to jest jakby jedna część. Druga część to jest właśnie cała ta część scripted, w której YouTube nigdy nie był silny. Właśnie dlatego, że ta bariera produkcyjna w rzeczach, które są scripted, jest jeszcze cały czas wysoka. Jasne. I teraz znowu pomyśl, masz jakiegoś bardzo utalentowanego scenarzystę, którego tam HBO, Disney, Netflix nie docenia. I on ma świetny pomysł na serial i on pisze scenariusz i realizuje go za pomocą, w pełni za pomocą AI-a, dystrybuuje, no gdzie ma go dystrybuować? No wiadomo, nie? Na którejś tam platformie wideo, no już nie chcę tutaj YouTube'a wskazywać palcem, ale powiedzmy, że najprawdopodobniej będzie to, to YouTube. I to otwiera przed jakby całym kontekstem tworzenia treści zupełnie, zupełnie nową przestrzeń. I ja na miejscu telewizji byłabym przerażona, ale już nawet nie tylko na miejscu telewizji, ale właśnie na miejscu dużych platform streamingowych, bo no to są takie rzeczy, których nie będą też w stanie kontrolować. Nie? Więc to i tutaj najważniejsze chyba będzie, to wszyscy chyba się zastanawiamy, jak to będzie, żeby się wyróżnić, no bo jeżeli wszyscy będą korzystali z tego samego narzędzia i tak dalej, to jednak gdzieś tam ten AI unifikuje pewne swoje, żeby on działa w pewnych granicach swojego algorytmu, no to tu jeszcze bardziej niż do tej pory będzie liczył się pomysł. Tak, będzie liczyło się takie dodatkowa wartość. No a już same reklamy, no to jest dokładnie to samo, tak? Jeżeli będziemy mogli, Coca-Cola zrobiła reklamę wygenerowaną. Oczywiście kosztowało to kupę kasy, bo wiadomo, te pierwsze podejścia muszą być takie, jakie, no na pewno są droższe, no i wiadomo, wszyscy tam święci pewnie musieli być zaangażowani w taką przełomową reklamę, ale da się już ją pewnie zrobić, więc tym bardziej znowu, jeżeli prezes się boi wystąpić, to może będzie miał swojego wirtualnego. No właśnie. Który będzie mógł to zrobić, ale też wiesz, no generowanie na przykład już takich prostszych rzeczy, generowanie opisów do produktów, wiesz, no jeżeli jesteśmy dużym marketplace'em, albo nawet dużym e-commerce'em, nie, no to takie rzeczy, które da się zautomatyzować, wrzucić do reklamy wideo. Czy nawet tego lektora, wspominałaś o narzędziu googlowskim do generowania głosu AI. W Polsce mamy bardzo mocną firmę, czy nawet, żeby nawet nie powiedzieć, globalnego lidera w rozwiązaniach AI do generowania głosu, czyli Eleven Labs. Więc rzeczywiście ta bariera wejścia w postaci już nie kasy, już nie sprzętu, ale też tego wkładu kreatywnego też opada. Tak, no i międzynarodowości. Bo błyskawicznie jesteśmy w stanie zrobić kampanię na wszystkie języki. A za chwilę pewnie będzie tak, że będziesz mógł zrobić, po prostu wrzucić jeden spot i on po prostu automatycznie będzie przetworzony. Tak, już widziałem takie klipy, gdzie AI zmienia ruch ust w klipach wideo, żeby był dopasowany do hiszpańskojęzycznych zwrotów. Tak. I można z mojej reklamy remarketingowej, w której mówię po angielsku, można bardzo szybko zrobić hiszpańskojęzyczną. Lekko przerażające, szczególnie jak znasz tą osobę, która jest na mój bien, si, Buenos Aires, senior. Tak, ale myślę, że to jest przyszłość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić też, bo to nieuchronnie zmierza w tym kierunku, ale myślę, że to jest oczywiście też z jednej strony pewnie dość przytłaczające, ale z drugiej strony na pewno jest też ogromna szansa dla firm, które będą mogły po prostu właśnie rozszerzać swoje zasięgi też międzynarodowo. Ekscytująca przyszłość. I myślę, że tym optymistycznym akcentem dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zachęcam do Worksa, ciebie również. Pomyślcie. Bardzo możliwe, że się zgłosimy. Dzięki bardzo jeszcze raz. Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło.